przedszkole? Jak to jest? Ładne? Fajne zabawki? Tak? A tak mało entuzjazmu, co? A to co, otwieramy? Otwieramy czy jak? Otwieramy. Proszę pani przewodnicząca, proszę bardzo. Po kawałku. Proszę bardzo. Ale grzeszne te przedszkolaki strasznie tutaj, ja naprawdę nie wiem. Dzień dobry. Takie strasznie grzeczne, ja nie wiem, co się tutaj robi. Ćwiczenia relaksacyjne, tak? Nie no, wyglądacie bosko. Biedronka, motyla. Sowa to jest. A sowa? Sowa to jest. No super. Musisz dociąć. Szato. A moja to jest. Tam co działa? Pan Jacek wrócił z tamtego świata. Tak, koniec nas. Ostatecznie. Cieszę, bo to kolejne nowe przedszkole, które otwieramy na Bielanach w ostatnich dosłownie tygodniach. Jutro oficjalne otwarcie kolejnego przedszkola przy Agorze. W tym przedszkolu na ulicy Konrada przybyło kilkadziesiąt nowych miejsc. Piękny, nowoczesny obiekt z salą sensoryczną, w której się znajdujemy. Zupełnie inne warunki pracy, inne funkcjonowania dzieci, wychowawców, pedagogów. To jest coś naprawdę fantastycznego, że tak się zmieniają nasze bielańskie przedszkola. A w kwietniu będzie gotowe przedszkole na ulicy Bogusławskiego, a w najbliższej sesji ogłosimy kolejne przedszkole, które idzie do kapitalnego remontu, a mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach kolejne przedszkola będą szły do generalnych remontów, tak abyśmy mieli bardzo nowoczesną bazę edukacyjną, bo oświata to nasza baza i podstawa.